Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka i witam Was ponownie na moim kanale w filmie dzisiejszym. Nie wiem jakim. Zobaczymy za chwilę. Tak naprawdę rozstawiałam światła, wzięłam kamerę i zaczęłam nagrywać. Okej, właśnie napisałam tweeta jakieś szczere pytania. Pytajnik. Może mi coś podpowiecie, co chcielibyście ode mnie wiedzieć. A zanim przyjdą odpowiedzi od Was, to chcę Wam pokazać pierwszą rzecz, którą kupiłam. W sensie, jeśli widzieliście moje Instastory, to już to widzieliście, na Twitterze też się tym chwaliłam. Ale słuchajcie, mam kroksy, które są z łańcuchem, jak widać, bo właśnie go tak pieszczę cały czas. I są na platformie, w sensie... Jeszcze były na przecenie z 300 zł na 150. Jedyna rzecz, która w tych kroksach do mnie nie pasuje, to to, że ten łańcuch jest złoty, a nie srebrny. One są tak piękne. Kroks z level wyżej, już się nie mogę doczekać wakacji, żebyśmy razem na obozach letnich mogli sobie razem popylać w kroksach. I ja będę miała kroks na platformie i nie będziecie się ze mnie śmiać, że jestem niska. Wiecie, że 2021 rok to jest pierwszy od, nie wiem, 4-5 lat rok, gdzie ja nie spędzam z wami ferii. Tego brakuje. W ogóle wszystko teraz jest trochę inne, tak mi się wydaje. Ja też jestem inna. Jeśli chodzi o to, o co wy pytacie, o przede wszystkim, jak ja się czuję. Jak ja się czuję? Nie wiem. Bardzo różnie. To był ciężki rok. Zresztą taka, dla wszystkich. Nie byłam w stanie nawet zrobić jakiegoś konkretnego podsumowania tego roku, bo byłam... Ostatnie półtora roku w moim życiu było nowym doświadczeniem. To jest za samą przez montować ten film, bo Natka nie da rady przecież. Ja tutaj cały czas robię przerwy. Rozumiecie, ja... tak wyglądają moje myśli. Ja mam zarówno w głowie chaos, jak i pustkę. Nie jestem w stanie się pozbierać do tego, żeby cokolwiek powiedzieć. Nie jestem w stanie znajdować odpowiedniej motywacji, żeby robić rzeczy, które do tej pory były spełnieniem moich marzeń. A z tego powodu też pojawiają się u mnie ogromne wyrzuty sumienia, bo... Jezu, jak jestem zła na siebie, kiedy ja jestem na przykład smutna. Bo ja... Jak ja... Dlaczego ja jestem smutna? Albo dlaczego czuję pustkę? W sensie ja... Ja jestem takim wzorem człowieka, którym powinno żyć się dobrze. Mam wspaniałych przyjaciół, mam wspierającą rodzinę. Ale w tym wszystkim czegoś zabrakło. Pewnie jakieś... Nie wiem, mnie. W 2020 roku działo się tyle rzeczy. I wy już teraz, w tym momencie pewnie przebiegły wam myśli w związku ze mną. Jakie rzeczy w 2020 roku się działo, nie wiem. Taniec z gwiazdami, obozy. Ja mało z tego pamiętam, jeśli mówić szczerze. Ja w 2020 roku byłam takim brakiem. Ale już jestem. I jak już jestem przy tej paczce, tutaj od tych 5 minut siedzę i jeszcze nic nie odparłam z niej, to przynajmniej mam książkę The Joy of Missing Out. W 2020 byłam brakiem człowieka i właśnie najgorsze jest w tym wszystkim to, że kolejna ciekawostka o mnie i o moim życiu jest taka, że czasem to wy czujecie, że ja mogę być nierealna i mi to mówicie na meet and greet, także Jezu, Sylwia, ty jesteś prawdziwa. A ja tak mam na co dzień. Ze samą sobą. Patrzę w lustro. Zawsze czułam, że to nie będzie to, że to nie będzie wystarczające, że nie będę zbyt zabawna, że się nie spodoba, że nie będzie miało wystarczające dużo wyświetleń. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o skinny lip, która mi tutaj świeci. O Jezu, jakie duże wzięłam. Za dużo na mnie. Ja chyba wzięłam miesiące rozmiar 40. Zobaczę, jak będzie wyglądało na mnie. Wydaje się duże. Najbliżej komuś odam, ale może w sumie w ramach koszulki zwykłej. Patrzymy. Ale podoba mi się na maksa, ja uwielbiam motyw motyli. Jest on mi bardzo... Nawet tatuaż z motylkami to na pewno wiecie. Słuchajcie, jedyne czego ja bym naprawdę chciała, to to, żebym potrafiła znowu z powrotem mówić do kamery tak, jak to potrafiłam robić. Kiedy mam jakieś wywiady, cokolwiek, wiecie, jak ja się stresuję? Ja ogromnie stresuję, a ja nie powinnam się stresować. Przecież to jest tylko... Przecież robię to od tylu lat. Nawet być może teraz słyszycie, że mam taki cichy głos. Ja nie chcę już, żeby bycie Sylwią Lipką było moją rolą, bo ja chcę nią
być. Więc chciałabym bardzo, ale to bardzo po prostu zacząć z powrotem brać kamerę do ręki, tak jak kiedyś to robiłam, nagrywać takie vlogi, które zawsze sprawią mi dużo radości, bo kontakt z wami i oczywiście nagrywanie filmów z moimi przyjaciółmi, to są bardzo szczęśliwe momenty mojego życia i jestem wdzięczna za to życie, jakie ja mam. Kiedy do mnie dociera ta racjonalna część myślenia, nie mogę wytrzymać z uśmiechu i jestem taka dumna i szczęśliwa i wdzięczna i to są niesamowite emocje, naprawdę spokój też czuję czasem. I nie wiem, dlaczego nie jestem w stanie się na tym skupiać właśnie w taki sposób, bo ja naprawdę, kiedy patrzę na moje życie z perspektywy kogoś, kto by patrzył na moje życie, jestem pełna podziwu dla samej siebie. W końcu spełniam wszystkie swoje marzenia, które chcę. No, ale kolejna rzecz, którą kupiłam, nie jest dla mnie, tylko jest właśnie dla mojego przyjaciela, dla Dominika. Ale dziwne, co to jest? Są jakieś napisy dziwne. To jest naklejka może. A, to jest naklejka, okej, tego nie będzie. No to jest butelka na wodę. Ja taką mam. Dominik ma niedługo jakieś urodziny, więc mówię tam, bo moim zdaniem pasuje do niego. Dalej. Więc zawiozę do The Blaze House. Moim zdaniem po prostu się ta butelka tam sprawdzi. Nie wiem. Macie tak czasem, że kupujecie coś z myśl po prostu o kimś? Bo ja tak zrobiłam z tą butelką. Jeszcze nie piją bardzo dużo. Koniec tych smętów, jak już widzicie. A, i jeszcze jedną rzecz chcę wam powiedzieć. Nie chcę, żebyście myśleli, że was oszukiwałam albo cokolwiek, bo szczęśliwe momenty naprawdę są dla mnie bardzo szczęśliwe i ja mam te wspomnienia w sobie, tylko muszę bardzo mocno się na nich skupić. O to chodzi. Ja wiem, ja znalazłam takie idealne określenie tego, co się dzieje w mojej głowie i ja to nazywam tak, że po prostu mój mózg jest dla mnie niemiły. I tyle. Bo to mój mózg jest dla mnie niemiły. Ja jestem w stałym konflikcie z tym potworkiem, który tam siedzi w tej mojej głowie. Staram się go wytresować. Jak wiecie, jestem dobra w behawiorystykę psów, więc może z potworkami psychicznymi też mi się uda. Więc jak coś, bardzo was kocham. Jestem wam 5000 razy bardziej wdzięczna, niż byłam wcześniej, bo ja doceniam to, że wy jesteście ze mną i to, że jesteście ze mną mimo tego, jaka ja byłam nieobecna w ostatnim czasie. Po prostu bardzo wam za to dziękuję. Kupiłam maseczkę do twarzy. W ogóle jak ładnie zapakowana maseczka, tak w tym. Kosztowała ona, uwaga, 1 funta, czyli 5 zł. Ale ta maseczka ma napis "If you're reading this, you're too close", czyli jeśli doczytasz, jesteś zbyt blisko. I moim zdaniem znam ona. Kupiłam też maskę do buzi. Anti-jetlag, czyli anty... Jetlag. Sylwia Lipka, piosenkarka, aktorka, youtuberka, translator również. Właśnie, bo wy nie wiecie. Zrobiłam sobie, no, znaczy może wiecie, jeśli mnie obserwujecie gdzieś indziej, zrobiłam sobie taki wielki tatuaż. Tatuaż mu... O, schodzi mi tutaj. Wiecie co, ja się nad molami już rozwodziłam 10 tysięcy razy. No. Ale kupiłam sobie, ponieważ mam taki tatuaż. Też mam w wysku, że może gdzieś tutaj sobie po... Bo to są wodne tatuaże, nie powiedziałam. To są wodne tatuaże. I może sobie gdzieś ponaklejam i może z tego będzie ładne zdjęcie. Na przykład 6,50 kupiłam. Wiem, że Dominik nie ogląda moich filmów, więc... I tak nie obejrzy. Ale w każdym razie ma niedługo urodziny. No niedługo, no w lutym, no za miesiąc ma urodziny. I kupiłam mu do opakowania prezentów gift wrap. Mówi jak fu. Ja zaczęłam mówić Nara. Naprawdę to robię i to jest strasznie dziwne. Jesteśmy przy Dominiku, ostatnia rzecz, może wiecie. Dominik jest ogromnym fanem Billie Eilish. Znalazłam na niego kartkę urodzinową. Another birthday. Da. To jest fajna rzecz. Bidon się nie zmieści. Zabawka psa się zmieściła, mogę iść na spacer. Wiem, moim zdaniem również fajne. A tak poważnie dokupiłam to z myślą o jakimś czerwonym dywanie, które... A czerwony dywan, co pójdę, no. Tu jest napisane, że zmieści wszystkie twoje karty kredytowe. Więc chyba po to jest ta oferetka. Kosztowała 14 funtów, ale wiem, że właśnie moja stylistka Marta na pewno coś fajnego z nią ugra, jeśli będzie jakieś zdarzenie, na które będzie trzeba się jakoś fajniej wystroić po prostu. Maseczka rozświetlająca, ja bardzo lubię takie rzeczy. I teraz, nie znam tej firmy, Dr. Lip. Jest to z czerwonego burka. Taki barwnik do ust po prostu, to jest ciekawe, ciekawe. Nie mam jeszcze byłem po koronawirusie. Kolejna marka, którą chcę sprawdzić, to jest to Lotti. Kupiłam sobie od nich błyszczyk. W ostatnim czasie właśnie prawie wcale nie maluję ust. Ewentualnie jakieś balsamy czy coś. Więc błyszczyk będzie dla mnie idealny. Ja już chcę sprawdzić. Aaa, to tak? Patrzcie. To tak zrobili to.
Nie pachnie w żaden sposób, ale taki fajny, delikatny, jak lża nawet. A muszę przyznać taki. Okej, włożę do kosmetyczki. Z trójkąpielowym. Nie sądziłam, że taki mam w zamówieniu moim, ale sprawdziłam swoją fakturę i mówi, że kosztowały tylko 4 funty. Kolejna rzecz, którą jestem absolutnie zachwycona. Się, zobaczcie, jak jest śliczna, fioletowa, taka liliowa. 28 funtów. Z napisem Aurefra, nie wiem, Aure... Nie będę nawet się ośmieszać po prostu, wiecie? Ale jest śliczna. Uwielbiam przeróżne maskroły. To jest mój ulubiony sposób ozdabiania rzeczy. Co prawda jest ona ze złotem. Jak wiecie, ja ze złotem nie przypadam, ale koksy też kupiłam ze złotem. Więc jeszcze chyba pora po prostu kupić kolczyki złote i złote pierścionki i też próbować chodzić w złocie. Albo po prostu wejść do pokoju na to, by od niej wziąć. Kochano tą torebkę, więc na pewno będę robić outfity tak, żeby mi do czegoś pasowała, więc muszę się przekonać do tego złota, bo dla tej torebki warto. Kupiłam też hand sanitizer, wiecie? Tego nigdy nie jest za dużo. Yes, I love it! Idealno! Patrzcie! Koszulka z napisem Pink Mother Earth, czyli szanuj Matkę Ziemię. I również ze złotem, widzicie? Ostatnio coś mi tutaj tak mówi, że bliżej złota powinnam się zacząć czasem. 18 funtów, różowa, kupiłam specjalnie w kolorze L, żeby była wielka do leginsów, do takich stylizacji, do dużych dresów, do beanie. Ja już mam te outfity w głowie, takie po prostu cozy, dobre, ale dziewczyniskie. Kolejna rzecz ze Skinny Lip, już ostatnia właściwie, to jest zestaw dresowy z takim płomieniem. Zawsze walą takim octem. A na tej bluzie jest nie dość, że jest napis antisocial, to jest jest motyl. Just say no. A spodnie są mega fajne. Po prostu są takie grube, nie lubię grubych spodni, lubicie grube dresy. W ogóle jak dresy są takie mega cienkie właśnie, że jak leginsy wręcz. Ile kosztowała bluza? Bluza kosztowała 25 funtów, a spodnie kosztowały 28 funtów. I mają takie płomienie, ogienie. Właśnie już mam kilka rzeczy z Skinny Lip, doskonale o tym wiecie. I bardzo lubię tą jakość. Więc dlatego robię tam kolejne zdjęcia. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film, w którym nikt naprawdę nie wiedział, o co chodzi, ani nikt nie wiedział, czego się spodziewać. Chciałabym po prostu zacząć walczyć ze sobą i przestać bać się cały czas tego, że to, co zrobię, nie będzie wystarczająco dobre. Zacząć się cieszyć tym wszystkim, co mam, wiecie? To jest taki mój największy cel. Żeby się cieszyć moim życiem, moim wspaniałym życiem. Nie oczekuję od was zrozumienia, wręcz nie chcę, żebyście zrozumieli, jak to jest być w takim momencie życia jak ja. Właściwie to chcę wam po prostu podziękować za to, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że przed nami piękny rok i że będziecie tutaj do mnie wracać. A ja będę robić co w mojej mocy, żeby tu być. Oraz no. No to co? Jeszcze raz, kochani, dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmie.